Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, w jaki sposób wzmocnić naszą odporność. Ponieważ zbliża się jesień i nasze organizmy będą potrzebowały lepszej odporności, w dzisiejszym odcinku powiem, w jaki sposób zwiększyć syntezę immunoglobulin typu A. Immunoglobuliny typu A to najważniejsze cząsteczki odpornościowe w naszym organizmie. Ponieważ są związane z błonami śluzowymi, chronią nas przed wnikaniem do organizmu zarówno wirusów, jak i bakterii. Zatem prawidłowy poziom immunoglobulin typu A chroni nasze ciało przed infekcjami. Istnieją stany patologiczne, które są wskazaniem do badania poziomu tych immunoglobulin. Jeśli masz przewlekłe biegunki lub infekcje górnych dróg oddechowych, to koniecznie wykonaj badanie oznaczania IgA. Normy w zależności od wieku wyglądają następująco. Ściągawkę umieszczam także w opisie filmu. Co zrobić, jeżeli poziom immunoglobulin typu A jest u Ciebie nieprawidłowy? Na początku omówmy sposoby podniesienia poziomu IgA, a oto lista wymieniona w punktach. Numer 1. Glutamina. Glutamina zwiększa stężenie immunoglobulin typu A, a co bardzo ważne, zmniejsza ryzyko zakażenia lub jego zasięg u pacjentów z rakiem jelita grubego. Glutamina zwiększa także stężenie immunoglobulin typu A w śluzówce nosa. To z kolei zmniejsza ryzyko sezonowych infekcji górnych dróg oddechowych. Numer 2. Witamina A. Dlaczego witamina A zwiększa naszą odporność i wpływa na immunoglobuliny typu A? Okazuje się, iż witamina A bierze udział nie tylko w transporcie, ale także przenikaniu immunoglobulin typu A przez błonę śluzową. Jak zatem nietrudno wywnioskować, poziom immunoglobulin typu A powinien być zawsze oznaczany w połączeniu z witaminą A. Bo cóż z tego, że będziemy mieli prawidłowy poziom immunoglobulin, skoro nie będziemy mieli cząsteczki, która będzie te immunoglobuliny transportowała do błony śluzowej. Numer 3. Prebiotyki. Prebiotyki polepszają strukturę naszej flory bakteryjnej. Stanowią pokarm dla tak zwanych dobrych bakterii. Te z kolei stymulują układ odpornościowy i podwyższają stężenie immunoglobulin typu A. Dobrymi prebiotykami będzie błonnik pokarmowy, inulina, a także laktuloza. Niektóre z nich możemy odnaleźć w karczochach, szparagach, a także i cebuli. Numer 4. Probiotyki. Wzrost stężenia immunoglobulin typu A odnotujemy po zastosowaniu następujących probiotyków. Lactobacillus reuteri już po jednym miesiącu, Lactobacillus casei po 2 tygodniach, Bifidobacterium lactis, ale głównie u dzieci i niemowląt, a także Bifidobacterium bifidum, także u dzieci i niemowląt. Numer 5. Przerywany post i głodówka. Oba te stany już po 2 tygodniach zwiększają stężenie immunoglobulin typu A. 6. Techniki relaksacyjne. Wszystkie techniki relaksacyjne prowadzące do obniżenia napięcia emocjonalnego zwiększają stężenie IgA. Już po niecałych 20 minutach zrelaksowania naszego organizmu obserwujemy znaczące zwiększenie stężenia oraz produkcji IgA. Natomiast utrwalenie wyższej produkcji IgA w wyniku stosowania technik relaksacyjnych obserwujemy już po niecałym miesiącu. 7. Sen dostarczający odpowiedniej długości fazy REM. Na moim kanale znajduje się playlista, która nazywa się Akademia Snu. Zapoznaj się proszę z technikami, które poprawią jakość Twojego snu. Ponieważ jak się okazuje, wystarczy 4 niewłaściwie przespane noce, aby zmniejszyć produkcję IgA, a tym samym obniża się Twoja odporność. 8. Intensywne ćwiczenia. Zbyt intensywne ćwiczenia prowadzą do zmniejszenia stężenia immunoglobulin typu A w naszym ciele. I tutaj na myśl przychodzi mi jedno bardzo ważne porównanie. Porównanie ze świata kulinarnego. Szanowni Państwo, pamiętajmy, tak jak w kuchni, tak i w zdrowiu. Dobry smak i zdrowie wymaga umiaru. Ten radykalny błąd, który najczęściej popełniają osoby rozpoczynające zdrowy tryb życia, który polega na maksymalizacji prozdrowotnych czynników, z reguły osiąga odwrotny efekt. Wiemy na przykład, że osoby startujące w maratonach mają zmniejszone stężenie IgA. Ten nieludzki i nienaturalny wysiłek wprowadza nasz organizm w stan kryzysowy.
Broni się on sam przed sobą, a nie przed patogenami. Dlatego pamiętajmy, 30 minut biegu będzie miało dużo lepszy efekt dla naszego zdrowia niż 3 godziny. 9. Palenie papierosów. Palenie tytoniu w radykalny sposób zmniejsza produkcję immunoglobulin typu A. Na koniec, jak zwykle, polecam swoją publikację Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.